Witam wszystkich. W tym filmie nagram test najnowszego sosu od firmy Razor Hot Sauces. A mianowicie będzie to Razor Attack, który tak się prezentuje. Razor jest to akurat polska firma, która znajduje się w Wrocławiu. I jest to sos akurat oparty na papryce Carolina Reaper, ekstrakcie o mocy 1,6 milionów jednostek skali Scoville'a, a także sos zawiera chrzan wasabi. Tutaj dołączono do etykiety taki napis: Carolina Reaper zmiksowana z ekstraktem kapsaicyny to bezkompromisowy strzał w kubki smakowe. Stay true. Skala ostrości wycenienia przez producenta to jest 9 na 10. Skład tego sosu jest następujący. Gorczyca, ocet, papryka Carolina Reaper, wasabi, woda, cukier trzcinowy, czosnek, sos sojowy, cytryna, ekstrakt kapsaicyny. I tyle. Butelka ma 200 ml akurat. Przygotowany mam oczywiście ręcznik papierowy, jak przed każdym testem. Sos przetestuję najpierw na zapiekankach z szynką i serem, a potem na łyżce. No to zacznę od sprawdzenia wrażeń zapachowych. Wstrząsnę. Tak słabo słychać, jak się leje. Więc tak, raczej konsystencja jest taka trochę gęsta, nie jest taka lejąca się. No tutaj muszę ten laczek zdjąć. Prazdnięty, żeby to nie przeszkadzało. Zapach taki trochę inny niż w większości ostrych sosów. No czuję tak przyprawy, słodycz. I mocno się wybija zapach wasabi. Mocno się wybija zapach wasabi. No i tak czuję ocet. A papryki to tak trochę. Ale ekstraktu to na szczęście nie czuję. No więc tak. Czuję wasabi, ocet, trochę papryk, ale ekstraktu to nie czuję. No więc zobaczę, jak wypadnie smaku. Oj, jest bardzo gęsty. Konsystencja jest bardzo kremowa. Tyle spróbuję najpierw. O, teraz tak mocno czuć wasabi, jak wąkam kanapkę z tym sosem.
Wyszuć wasabi. Trochę ostrości tej papryki. Czuję wyraźne pieczenie wasabi. No i czuję, jak ta papryka rozgrzewa i ekstrakt. Ale goryczy ekstraktu to nie czuję. Tylko taka czysta ostrość. Więc tutaj smak jest taki bardzo nietypowy. Tak inny niż większość ostrych sosów. Smak sera i szynki jeszcze czuję dobrze. W ogóle też często wasabi się dodaje do sushi. I myślę, że ten sos do sushi może by się nadał nawet, skoro zawiera to wasabi. Więc jak się chciałoby zjeść tak sushi na ostro, to myślę, że tym sosem można byłoby podkreślić ostrość. Jak chce się poczuć pieczenie i papryki chili i wasabi na sushi. Smaku akurat właśnie się najbardziej wybija to wasabi akurat. No tak wasabi potrafi tak uderzać w nozdrza. Tak mocno działa na zatoki. Jeżeli ktoś lubi ostre i lubi ktoś smak wasabi, no to ten sos mogę jak najbardziej polecić. Jak ktoś nie lubi wasabi, no to tak ten sos to raczej tak odrzuci. No więc to jest dobry sos dla tych, co lubi smak wasabi. Ale pieczenie papryczek też czuję. No dzięki temu wasabi no to jest mocniejszy niż Razer Trinidad Scorpion. No czyli pieczenie na podniebieniu i na ustach.
Ale ogólnie sos bardzo dobry. Poszła? No, zaczekam tak z półtorej minuty i potem zabierę się za łyżkę. No, myślę, że to będzie taka stołowa. Już dalej się nie przyda na dzisiaj. Zanim jeszcze powiem, to jeszcze tam nos przetrę. No więc to, co czułem przy jedzeniu tych ostrych zapiekanek, no to tak jak wcześniej mówiłem, no to czułem bardzo wyraźnie smak wasabi. Czułem, jak tak wasabi działało na podniebienie. Czułem też przyprawy z tego, co czułem szynkę i ser. Smak zapiekanki czułem. Trochę też czułem oczywiście smak papryk. No i też mogłem wyczuć, że ostrość od Karoliny Reaper i ekstraktu była wyczuwalna. No i to jest tak potrawie mocniejszy niż Razor Trinidad Scorpion. To miał wycenę w skali 8 na 10, a ten ma 9 na 10. Mimo że ma ekstrakt, no to na szczęście nie był wyczuwalny. Tylko podkręcał ostrość, ale smaku nie zabił. No to spróbuję całą łyżkę sołowo. No zobaczę, czy to wasabi mnie nie przekręci. No jeszcze tak ostrego sosu z wasabi na łyżce nie jadłem. O, tak się prezentuje. No mogliście to zobaczyć, że to jest taka konsystencja kremowa i się tak nie rozlewa, jak amerykańskie sosy. W ogóle z buzi ostrość już schodzi. I to będzie tyle. Poszła? Znowu przy mieleniu czułem to wasabi. Przyprawy. Ostrości sosu nie czułem, jak trzymałem sos buzi. Ale po przełknięciu już od razu poczułem uderzenie mocy. Od razu po przełknięciu wyczułem uderzenie mocy Karoliny Reaper, ekstraktu. No i uderzenie też tego chrzanu wasabi. Więc tutaj znowu wasabi pokazało swoją dominację. Już tak czuję, że się robi ognisko w gardle. I czuję, że coś się rozkręca. No już pieczenie jest naprawdę wyraźne. No już teraz bardziej czuję ostrość papryki i ekstraktu niż wasabi.
Ale jeśli jest tak przyłówę ślinę, to jeszcze tak wasabi pozostaje. No to łyżkę też odłożę. Już 2 minuty minęły. No już czuję, że ostrość rozwinęła się do maksymalnego poziomu. No już czuję, że już się tak stabilizuje i że już ostrość raczej tak nie urośnie. Ale na razie jeszcze nie schodzi. No więc całkiem mocno to jest sos. Ostry. No już czuję, że już buzi powoli zaczyna schodzić. No czuję też, że przyłyku już tak rozgrzało. No jeszcze na klacie nie czuję, ale już czuję, że już przyłyk już jest tak rozgrzewany przez papryki. No to w takim razie przejdę do podsumowania tego najnowszego sosu Razor Attack. No więc jest to jeden z takich nietypowych ostrych sosów. Jest to sos inny niż większość ostrych sosów. A przede wszystkim dlatego, że tutaj jest zawarte wasabi, poza paprykami i ekstraktem. Akurat ja nigdy nie miałem styczności z ostrym sosem, który zawiera też wasabi. To znaczy próbowałem wasabi parę razy na sushi, ale na razie próbowałem taką czystą pastę z wasabi, ale ostrego sosu wasabi to nigdy nie próbowałem. No więc jeśli chodzi o wrażenie smakowe, no to zarówno przy jedzeniu tego sosu w potrawie i na łyżce, no to mogłem poczuć cały czas smak wasabi, przyprawy. No cóż, było trochę ocet, no i cóż, było też smak papryk. Gorzkości ekstraktu nie poczułem, na szczęście. O, 5 minut minęło. No ale mimo tych składników, no to jeszcze mogłem wyczuć smak sera i szynki i zapiekanki. No więc jak ktoś lubi wasabi i lubi bardzo ostre rzeczy, no to ten sos będzie bardzo dobrym wyborem. Jak ktoś nie cierpi smaku wasabi, no to ten sos odrzuci. No myślę, że ten sos na przykład może dobrze by pasował na przykład do bardzo ostrego sushi. Jeśli ktoś chciałby tak zjeść sushi na ostro z wasabi, to myślę, że sos by się do tego dobrze nadał. No a jeżeli chodzi o wrażenia ostrościowe, no to na początku czuć było uderzenie wasabi, potem ostrość przyjęła papryka Carolina Reaper i ekstrakt. W potrawie był dużo mniej wyczuwalny sos niż przy łyżce. No bo przy jedzeniu tego sosu w potrawie, no to po prostu czułem takie
ciepło na podniebieniu na wargach, a po zjedzeniu tego sosu na łysce, no to czułem takie wyraźne ognisko w gardle. No i czułem też, że tak już przełyk całkiem tak wyraźnie rozgrzało. Ale tak to teraz czuję, że już później teraz schodzi, już u mnie jest ok. No więc ten sos jest zdecydowanie mocniejszy niż Razor in that Scorpion. No mi się wydaje, że tak wrażenie ostrościowe są tak zbliżone do najmocniejszego sosu od Dzikiego Billa z Carolina Reaper i ekstraktem. Z tym nie ze gwiazdki od się. No może nawet ten jest trochę mocniejszy przez to wasabi. No więc sos jest naprawdę mocny. Dzięki za obejrzenie, cześć!